Zobaczcie, co się wydarzyło. Po prostu w parę chwil ulice spłynęły deszczem, a piękne słońce zamieniło się w grad i w wodę. No witajcie w górach. Prawda jest taka, że jeżeli pogoda jest tak zmienna, to musimy mieć naprawdę piękne wnętrza pensjonatów, żeby goście nie nudzili się, kiedy nie mogą wyjść na zewnątrz. Tutaj jest pięknie od wejścia. Zobaczcie. Po prostu wchodzimy na mini recepcję, która została wykonana z kawałków drewna i przykryta szybą. To jest fantastyczne przepierzenie. Można w ten sposób zrobić nawet, słuchajcie, zagłówek łóżka. A jak spojrzycie na tę ścianę, to zobaczycie cudowne lustra. Pokazywałam wam kiedyś w programie, jak takie zrobić własnoręcznie. No nie damy rady wyciąć lustra w takie finezyjne kształty sami, ale możemy kupić okrągłe lusterka i po prostu nakleić je na plastry drewna, które też są dostępne w sklepach budowlanych. Wchodzimy i od razu wiemy, jaki był zamysł właścicieli. Jest folklor, ale ten folklor jest w nowym wydaniu. Jest mocno designerski. Zobaczcie, lampa, wysoki połysk i przepiękny plakat Ryszarda Kai, wybitnego polskiego plakacisty Tatry. Polska Szkoła Plakatu, słuchajcie, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja mam wrażenie, że Ryszard Kaja, który niestety niedawno zmarł, wzniósł ją jeszcze wyżej. Facet zdążył zrobić plakaty właściwie o całej Polsce. Piękne, fantastyczne, cudnie wyglądają w domu. Widzimy też od razu pasję Basi. Basia od dawna zbiera stare narty i kijki, skupuje je na różnych aukcjach. I okazuje się, słuchajcie, że takie coś może być nie tylko fantastyczną ozdobą. To jest coś pięknego, absolutnie. Ale też można na przykład z takich kijków zrobić fantastyczną lampę. I druga lampa, też popatrzcie, ciach, 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 zrobiona z pięknego drewna, takiego muśniętego słoną wodą. Na podłodze mamy kafle imitujące drewno. Jeżeli kochacie drewno, ale kochacie też porządek i chcecie mieć możliwość, nie wiem, posiadania ogrzewania podłogowego, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Są dostępne kafle, które imitują właściwie każdy rodzaj i każdy kolor drewna. I długość deski też jest różna. Więc to jest fantastyczna rzecz. Gości witają dwie owce. One mają nawet imiona. Zobaczcie. Kolejna piękna rzecz. Właściciele oprócz tego, że stworzyli niesamowicie designerskie miejsce, działają też na rzecz Zakopanego. Stworzyli takie targi, gdzie młodzi rzemieślnicy mogą wystawiać swoje rzeczy i wiele z tych rzeczy znalazło tutaj swoje miejsce. Po prawej stronie mamy imitację kominka. Basia uznała, że niebezpiecznie będzie tutaj zrobić prawdziwy kominek, więc mamy w środku świece, które, słuchajcie, w ogóle nie są prawdziwe. Zobaczcie. Ha, ha, ha. To jest takie małe oszustwo, ale wygląda pięknie. Czarna forma, a do tego znowu wykorzystanie naturalnego materiału, kawałków drewna. Wygląda to trochę, jakby to drewno było przygotowane do spalenia, natomiast to jest niewielki koszt, a świetny efekt.